Telewizja Narodowa dzisiaj pyta Adama Czeczetkowicza o Euro 2016. Panie Adamie, co się dzieje? Dziś będzie mecz historyczny, następny historyczny mecz Polska kontra Niemcy. Naród, który zniszczył Polskę, niszczy Polskę od tysięcy lat, od setek lat. Jeszcze nasze rany nie wyschły. No tak, ale ja przypomnę, że naziści to najpierw napadli na Niemcy. Tak samo krzyżacy to nie była inicjatywa niemiecka, ale inicjatywa z Bliskiego Wschodu. Także to nie jest taka oczywista sprawa, że to naród niemiecki nas niszczy. Ale ci, którzy zarządzają narodem niemieckim. To nie jest prawda, bo Niemcy czy byli nazistami, czy byli krzyżakami, czy nawet nie byli nawet chrześcijanami, zawsze nasze ziemie atakowali. Polska historia to nie jest historia tysiąca lat po chrzcie, który był z Niemiec praktycznie, bo Czechy były podległe Niemcom, tylko my mamy ponad 5000 lat. Tu my Słowianie, jeszcze jako Lechistan, czyli prawdziwa Polska sięgała hen na zachód. No zaraz, chwileczkę, ale ja pamiętam to, co powiedział nasz papież w Oświęcimiu, że naziści, zanim napadli na Niemcy, zanim napadli na Polskę, najpierw napadli na Niemcy. No ale wróćmy do tematu Euro 2016. To był nasz papież. To był nasz papież Benedykt XVI. Nie, no to niemiecki, to nie był nasz papież, tylko to był papież niemiecki. No tak, ale właśnie dlatego, że był papieżem znającym problematykę niemiecką, został zmuszony do dymisji, no bo gdyby teraz Niemcem był papież, to myślę, że mielibyśmy zupełnie inną postawę Stolicy Apostolskiej przeciwko temu, co się dzieje w Niemczech, a w Niemczech się źle dzieje, okupacja Niemiec przez nie Niemców. I tutaj wracam do tego uparcie, to nie Niemcy nas prześladują, ale ci, którzy okupują Niemcy. A kto okupuje Niemcy od 1918 roku? Ano wiedzą to wszyscy, którzy znają układ z Dorotenstrasse, kolego Adamie. Tak czy inaczej Niemcy byli i są naszymi wrogami. Ci, którzy zarządzają Niemcami, są naszymi wrogami. Niemcy nie. Niemcy, no niestety są naszymi wrogami, byli zawsze. Na pewno drużyna niemiecka dzisiaj będzie grała przeciwko drużynie tendencje, polskiej. Tendencje. Obstawiasz? Nie obstawiam, nie jestem wróżką, nie jestem hazardzistą, więc nie obstawiam. Ja też nie jestem wróżką, nie jestem hazardzistą, jestem znawcą tego, co się dzieje na boisku. Myślę, że wynik 3-0 dla drużyny niemieckiej to jest to, co realnie się wydarzy. I ten film nakręcono około godziny 14. Mam nadzieję, że nie spełnią się twoje słowa i będzie to, że ten film nakręcono o godzinie 14 umieszczę na YouTubie jak najszybciej, panowie. Pozdrawiam wszystkich kibiców i w górę serca musimy wygrać. Jeżeli nie teraz, to kiedy? 3-0, zobaczymy. Adam Czeletkowicz boi się odstawić wyniku. Zobaczymy, jak dla Polski będzie. Dla Telewizji Narodowej pojadał się Adam Czeletkowicz. Ja materiał sprzed Pałacu Prezydenckiego realizował Eugeniusz Sendecki. W Warszawie, tak.